Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Dzisiaj temat przebacz i uwolnij siebie. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły średniej, była to taka typowo męska szkoła, gdzie ze względu na wysoką ilość testosteronu to raczej my rządziliśmy na lekcjach, a nie nauczyciele. Oprócz jedynego przedmiotu, przygotowania obronnego. Wykładowcą był emerytowany zawodowy oficer, który był przygotowany do wojskowej dyscypliny i taką potrafił wprowadzić na lekcjach. Ciekawa rzecz, tutaj tak przy okazji, tak? On miał pewne oczekiwania. On wchodził z jasno określonym oczekiwaniem. Wszyscy będą mnie słuchać na baczność wojsku, tak było i tak będzie. I tak było, rzeczywiście. Miał jasne oczekiwania, które jasno sygnalizował. I wiecie, samce rozpoznają samca alfa zawsze. Pytanie, co z tym zrobił? My podporządkowywaliśmy się. Jednak nawet on nie potrafił zapanować nad klasą podczas jednej lekcji, w czasie której tematem było udzielanie pierwszej pomocy. Otóż pokazywał on nam tablicę z instrukcjami, były one z lat 60., lekcja toczyła się mniej więcej 30 lat później. I na jednej z nich było pokazane, co należy zrobić, kiedy uwaga, 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 człowiek nadzieje się na dyszel odwozu. Wiesz, sama koncepcja nadziania się na tenże dyszel wzbudziła ogólną wesołość, ale to jeszcze nie koniec historii. Otóż do dziś pamiętam, że gdybyś kiedykolwiek nadział się na taki dyszel, to powinieneś wiedzieć, że po pierwsze, nie próbuj ciągnąć wozu ze sobą do lekarza. No wiesz, nie każdy szpital ma tak szerokie drzwi. Po drugie, nie próbuj wyjąć dyszla i z wyjętymi zawartościami do lekarza. Mało przyjemny widok. Cóż więc należy zrobić? Otóż należy wziąć piłkę do drzewa. Jak wiadomo, każdy nosi ze sobą parasol na wypadek niepogody, oraz piłkę do cięcia drzewa na wypadek padnięcia na dyszel odwozu i odpiłować dyszel parę centymetrów powyżej miejsca wbicia i dopiero wtedy udać się na izbę przyjęć, gdzie po dopełnieniu niezbędnych formalności, co wiadomo, trwa sekundkę, zajmą się tobą. Tak, cóż to ma wspólnego z tematem przebaczenia? Niektóre z naszych życiowych doświadczeń są jak nadziejąc się na dyszel odwozu. Są tak bolesne i tak zagrażające naszemu życiu. Na pewno nie próbuj iść dalej, ciągnąc za sobą wóz swoich doświadczeń. Nie dasz rady. Nie uciekaj też od tematu, zaprzeczając, że nic się nie stało i tak wszyscy zobaczą, że to nieprawda, bo będzie się to odzywać w twoim zachowaniu. Czasami przy bardzo, bardzo ciężkich wypadkach potrzebujemy, aby inni zajęli się tobą, odcięli kawałek dyszla, a następnie leczyli to, co nie funkcjonuje właściwie. Więc to jest takie zagajenie co do tego, co robić w ekstremalnych sytuacjach. Nasza audycja nie będzie o ekstremalnych sytuacjach, ale o sytuacjach. Sytuacjach związanych z przebaczeniem. Najpierw powiem, dlaczego przebaczenie jest ważne. Ogólna definicja jest taka. Przebaczenie to najpiękniejszy prezent zrobiony samemu sobie, kiedy zostałeś skrzywdzony. Przebaczenie to najpiękniejszy prezent zrobiony samemu sobie, gdy zostałeś skrzywdzony. I ważne jest wiedzieć, dlaczego przebaczać. Ponieważ to dlaczego jest ważniejsze niż jak. Jeżeli masz silną motywację, żeby coś znaleźć, znajdziesz to. Coraz lepiej rozumiem to powiedzenie, kiedy uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie. Kiedyś myślałem, że to w jakiś taki mistyczny, tajemniczy sposób. Natomiast okazuje się, że nauczyciel jest zawsze koło ciebie. Pytanie, czy ty chcesz z niego skorzystać. Dlatego, kiedy uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie, ponieważ nauczyciel jest, był i będzie. Pytanie, czy chcesz go tylko zobaczyć, tak? No i to generalnie o to chodzi. A więc, dlaczegoż to przebaczenie jest niesamowicie ważne? Po pierwsze, przebaczenie przynosi zdrowie psychiczne. I pokażę to na dwóch przykładach. Pewien człowiek miał znajomego, który powiedział, że zrobi mu przy domku jednorodzinnym, tak, wykona podjazd przy jego domu. No i kiedy wykonywał ten podjazd, postanowił, że dobuduje takie lwy, które zawsze dobudowywał przy wyjeździe, które uważał, że to jest w ogóle
Crème de la crème. Czyli po prostu, no już lepiej być nie może. Mówiąc po polsku. Ten jego znajomy bardzo nie chciał tych lwów, ale wiedział, że ten jest z tego dumny, więc powiedział, słuchaj, ty robisz tutaj, powiedziałeś, że tak po kosztach będziesz robił i tak dalej. Wiesz co, bez tych lwów. A ten sobie pomyślał, no tak, no wiadomo, gość jest w porządku, nie chce, żebym wykonywał taką ekstra pracę, kiedy nie płaci mi za pracę, tylko za materiały. I powiedział, że właśnie dlatego mu te lwy zrobi. No i zrobił. No i ten gość wjeżdżał i wyjeżdżał przynajmniej 2 razy dziennie obok tych lwów i ciągle w nim to się podsycało, że to jest niewłaściwe. To już wnioskujemy, że musiał być cholerykiem. I widzisz, to nim narastało i w końcu różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które, to takie wiecie, wiesz, nerwice, nerwobóle, tego typu rzeczy. Na szczęście trafił do jakiegoś dobrego terapeuty, psychologa, który to zdiagnozował i przez proces przebaczenia wyleczył go z tego. Widziałem też to szczególnie ludzie, którzy zostali skrzywdzeni w relacjach z bliskimi osobami. Wiele razy widziałem, jak podczas spotkań przez lata zajmowałem się, prowadziłem takie sesje właśnie pod hasłem Przebacz, uwolnij siebie. Później napisałem książkę, tak? W dużej mierze to dzisiejsza audycja jest jej streszczeniem. Widziałem, jak ludzie, którzy doświadczali braku miłości w bliskich relacjach, pchali się w różne destrukcyjne związki, nałogi, nawet czyny samobójcze, kiedy nie zostało to w nich uzdrowione. Kiedyś na jednej z takich sesji była studentka, która zmagała się z myślami samobójczymi po tym, jak ojciec opuścił rodzinę. Trwało to kilka lat. Podczas jednej z sesji przeżyła takie duże emocjonalne uzdrowienie. Była w stanie zadzwonić do taty, powiedzieć, że go kocha i tak dalej. Jej ojciec nie powrócił, ale ona nawiązała z nim relację, czego bardzo pragnęła. I co tutaj było takie ciekawe, że zupełnie inny rodzaj facetów zaczęła przyciągać do swojego życia. Ponieważ nie szukała już w tych relacjach nadrobienia tych braków miłości, które nie doznała od swojego ojca. Czyli ojciec był patologiczny, więc ona szukała patologicznych facetów, żeby w tych patologicznych związkach poczuć się kochaną, ponieważ tak to był odpowiednik emocjonalny jej ojca i chciała tej miłości od odpowiednika emocjonalnego ojca. Kiedy została uzdrowiona, nie potrzebowała już tego. Mogła wybrać lepszych facetów. Więc to głębiej już nie pójdę, no ale to jest wystarczająco mi się zrozumiałe. Więc pierwsze, przebaczenie przynosi zdrowie psychiczne. Drugie, przebaczenie przynosi zdrowie fizyczne. Tak? Mówi się, że większość chorób obecnie to są choroby psychosomatyczne. To znaczy, że ich przyczyna leży w psychicznym nastawieniu. I to szczególnie nowotwory, artretyzmy, wrzody, nadciśnienia, chroniczne bóle głowy. Oczywiście, nie każda z tych chorób ma takie podłoże. Ale coraz częściej proponuje się właśnie leczenie psychologiczne połączone często z farmakologicznym. I zależność tę jasno pokazuje Biblia. W 3 liście Jana, w 2 wersecie jest powiedziane tak. Życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślności twoja dusza. Więc od pomyślności naszej duszy, czyli rozumu, woli, uczuć, czyli głównie sposobu, w jaki rozumiemy rzeczywistość, zależy pomyślność naszego zdrowia fizycznego. Na przykład brak przebaczenia samemu sobie może rodzić nienawiść do siebie samego i taka postawa może rodzić rozwój chorób i zachowań autoagresywnych. Ciekawa rzecz, kiedyś na takim spotkaniu na temat przebaczenia była kobieta, która przeżyła kilka nieudanych związków małżeńskich, cierpiała wtedy na bardzo silne nadciśnienie, że nawet silne leki nie były w stanie sprawić, żeby ciśnienie się unormowało. Kobieta ta bardzo mocno zaangażowała się w sesję, w której uczestniczyła i po jej zakończeniu zaczęła odczuwać głęboki wewnętrzny spokój. Parę miesięcy później, kiedy się spotkaliśmy, powiedziała mi, że nie bierze lekarstw, a lekarz potwierdził, że jej ciśnienie wróciło do normy. Więc przebaczenie może przynieść zdrowie fizyczne i przebaczenie może przynieść odnowienie relacji. Zasada Pareto w ujęciu Briana Tracy'ego brzmi tak, 85% zadowolenia życiowego to udane relacje, a 15% to osiągnięcia zawodowe. Kiedyś w tej dziedzinie widziałem wiele takich pięknych wydarzeń. Kiedyś prowadziłem sesję na temat przebaczenia dla kilku grup anonimowych alkoholików oraz DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. I w czasie przeznaczonym na kroki pojednania jedna z młodych dziewczyn siedząca w rogu sali rozpłakała się, podeszła do starszego mężczyzny siedzącego w innej części sali.
Rzucili się sobie w ramiona, a część osób, które ich znała, miała łzy w oczach ze wzruszenia. Okazało się, że była to córka tego mężczyzny, która nie rozmawiała z nim od kilku lat, a podczas tej sesji podjęła decyzję o odnowieniu swojej relacji i przebaczeniu ojcu. Mógłbym opowiadać wiele takich historii, wiele też niesamowitych rzeczy, kiedy na przykład w Anglii byliśmy i ktoś tam napisał list do jakiegoś przyjaciela, z którym zerwał relację i wysłał ten list, powiedzmy, w poniedziałek i okazało się, że we wtorek czy w środę dostaje od tego przyjaciela list, który w tym samym czasie pisał list do niego. Zupełnie takie rzeczy. Kilka takich fajnych, spektakularnych rzeczy widziałem, ale nie chcę o nich mówić, bo to nie one są tutaj istotą. Więc przebaczenie przynosi na odnowienie relacji, to jest trzecia rzecz. I czwarta rzecz, po zdrowiu psychicznym, zdrowiu fizycznym, odnowieniu relacji, przebaczenie otwiera nas na działanie Boga. Jedno z takich najciekawszych dla mnie sprzed wielu, wielu lat doświadczeń, pewna kobieta, która urodziła niepełnosprawne dziecko, a mężczyzna, który był ojcem tego dziecka i z którym mieszkała, zostawił ją, kiedy dowiedział się, że dziecko jest niepełnosprawne. I rozmawialiśmy, mówiłem jej między innymi o ważności przebaczenia. I kiedy ona podjęła decyzję przebaczenia, to akurat było w kontekście modlitwy, którą prowadziłem, zaczęła czuć ciepło w okolicy łokcia. Okazało się, że łokieć został kiedyś mechanicznie uszkodzony, nie mogła go w pełni prostować. No nie przeszkadzało jej to specjalnie w życiu. Natomiast w tym momencie, w czasie tej modlitwy, odczuła silne ciepło i zauważyła, że po tym czasie może łokieć swobodnie prostować. Ciekawa rzecz, że przyczyna uszkodzenia łokcia była mechaniczna, zupełnie nie psychosomatyczna. Jednak, kiedy otworzyła się na Boga, Bóg mógł ją uzdrowić. To jest ciekawe, tak, że jest dużo uzdrawiał ludzi i że do dzisiaj to robi i że tak naprawdę jedna z rzeczy, po których możesz poznać, czy naprawdę otwierasz się na obecność Boga, jest to, ile uzdrowienia w różnych aspektach, ale także w fizycznym, płynie do twojego życia, czy przez twoje życie. I to jest też ciekawe, że kiedyś Jezus uczył modlitwę Ojcze Nasz, mówił, sparafrazuję, potraktuj nas tak, jak my traktujemy swoich wrogów. Ciekawa rzecz, kiedy skończył modlitwę Ojcze Nasz, powiedział Amen i potem dodał, pamiętajcie, jak wy potraktujecie tych, którzy was nienawidzą, tak Bóg potraktuje was. No ale widzisz, przebaczenie ma kilka mitów, więc ja tylko je tak krótko omówię. Czym przebaczenie nie jest? Przebaczenie nie oznacza, że ktoś inny miał rację. Przebaczenie nie oznacza naiwności. Przebaczenie nie oznacza, że nie wyciągasz konsekwencji. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Przebaczenie nie oznacza udawania, że nic się nie stało. Przebaczenie nie oznacza odbudowywania relacji. Nie musi tego oznaczać, że musisz odbudować relację. Ktoś cię zranił, zaufałeś i teraz musisz, a był moim przyjacielem, zawiódł mnie, więc teraz przebaczam i znowu wracam do poziomu przyjaźni. Nie, może do poziomu zwykłej znajomości. Przebaczenie nie jest jednoznaczne z tym, co czujemy. O tym powiem trochę na koniec audycji. I przebaczenie nie musi oznaczać, że mówisz o tym winowajcy. Widzisz, kiedyś czytałem książkę Susan Forwood, Toksyczni rodzice. Naprawdę świetna książka, szczególnie jeżeli ktoś przeżył jakąś traumę z rodzicami. I czytam tą książkę i w pewnym momencie doszedłem do rozdziału o przebaczeniu i początek tego rozdziału naprawdę mnie zafrapował. Ona powiedziała tak. Powiedziała przez to, co napisała. Nie jestem zwolenniczką, żeby zawsze przebaczać. Myślę sobie, o, to ciekawe. I ona tam podała, jak ona rozumie przebaczenie. I kiedy to podała, to pomyślałem sobie, a, to rozumiem. Z tego samego powodu ja uważam, że należy zawsze przebaczyć, bo ja inaczej definiuję przebaczenie. Dlatego czasami, kiedy z kimś pracuję i ktoś bardzo przeżył jakieś traumy, cokolwiek, no teraz już coraz mniej, tak, ale czasami się zdarza, ale zdarzało się wiele przez lata i ktoś mówił o przebaczeniu, tak, i mówi, wiem, powiesz mi, że mam przebaczyć. Ja mówię, nie, niekoniecznie. No jak niekoniecznie? Na pewno mi powiesz. Ja mówię, nie, zależy, co rozumiesz przez przebaczenie. Zależy, co rozumiesz przez przebaczenie. I właśnie dlaczego Susan Forwood widziała w inny sposób, tak, przebaczenie. Ponieważ ona mówiła tak, nie jestem za tym, żeby Susan Forwood powiedziała tak, nie jestem za tym, żeby rezygnować z zemsty i zwalniać z odpowiedzialności. A to pomogło mi zdefiniować. Dla mnie
przebaczenie to jest rezygnacja z zemsty, ale nie zwolnienie z odpowiedzialności. Rezygnacja z zemsty, ale nie zwolnienie z odpowiedzialności. Świetna definicja inteligencji. Inteligencja to zdolność rozróżniania subtelnych różnic. Im subtelniejsze potrafisz dostrzec, tym większy masz inteligencję. Więc wytłumaczę teraz. Co jest rezygnacja z zemsty, ale nie zwolnienie z odpowiedzialności? Załóżmy, że ktoś jest ci dłużny sporą kwotę, której nie chce ci oddać. Zemsta jest prosta. Idziesz do Igora i Iwana, mówisz, że jest problem, oni mówią, nie ma problemu, bierzemy 30%. I to jest zemsta. Natomiast są inne sposoby, żeby wyegzekwować to. I tutaj jest ta różnica. Nie mścimy się, ale też nie rezygnujemy z odpowiedzialności. Oczywiście czasami możemy powiedzieć, dobra, mi się takie zdarzyło, znajomy pożyczył jakąś kwotę, nie była to jakaś tam kwota to była, ale nie była to jakaś super wybitna dla mnie kwota. I pomyślałem sobie tak, no właśnie, pożyczył, teraz się nie pokazuje, nie oddaje, później dowiedziałem się od innych znajomych, że powoduje duże problemy finansowe, naprawdę potężne, jeszcze tam relacyjne i tak dalej. Kiedyś się z nim spotkałem, powiedziałem, słuchaj, rozumiem, w czym jesteś, ja ci daruję tą kwotę. On mówi, nie, ja naprawdę ci ją oddaję. Mówię, dobra, zróbmy tak, jak będziesz chciał, to kiedyś oddasz, natomiast ja ci ją w ogóle daruję. No, minęło 17 lat, do dziś nie oddał. Natomiast ja go zwolniłem z tego, tak? Więc miał prawo nie oddawać. Natomiast to są wyjątki, a nie reguły. A życie nie budujemy na wyjątkach, tylko na regułach. I tutaj taki jest problem, często w niewłaściwie rozumianym, tak? W jakiejś dużej części chrześcijaństwa, kwestii miłości własnej, przebaczenia, tak? To jest ciekawą rzecz powiem. Na pewno będzie ciekawa. Nawet śmieszna będzie, śmieszna. Otóż, kiedy pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych, to był chrześcijański ośrodek, codziennie rano był czytany fragment z Ewangelii i każdy, kto chciał, mógł powiedzieć coś, przeczytać, czytany był fragment z Ewangelii, każdy, kto chciał, mógł się czymś podzielić w odniesieniu do własnego życia. No i tam był taki fragment, że każdy, kto porządliwie patrzy na niewiastę, już nią dokonał cudzołóstwa w swoim sercu. I jeden z tych ludzi, to taki, co on tam nie szukał prawdy, a szukał zaczepki, wstał i powiedział, no chłopaki, powiedzcie mi, no tak, wiecie, po męsku, jasno, prosto, jak tutaj teraz wakacje idą, dziewczyny prawie nagie po ulicach będą chodzić, więc jak to teraz nie patrzeć porządliwie? No ale wiecie, nie tak, że jakaś łaska, Bóg, Jezus, modlitwa, coś tam, tak po męsku, jasno, prosto. Ten popatrzył na niego, mówi, prosto i po męsku, tak, przeczytaj sobie zdanie niżej, wydłub sobie oko, albo co innego. Co innego, nie ma w Biblii, to już dodał. Więc o co chodzi? Kiedy czytamy, że każdy, kto porządliwie patrzy na niewiastę, powinien sobie wydłubać oko, to nie spotkałem jeszcze kogoś, kto potraktowałby to naprawdę serio. No był jakiś Orygenes wieki temu, co sobie wydłubał, co innego. Natomiast generalnie ludzie, kiedy mają dalej dwoje oczu, a zakładam, że każdy patrzył więcej niż raz. Chodzi oczywiście nie o to, że spojrzysz, ci się spodoba kobieta, czy przyjdzie do głowy jakaś myśl, tylko że patrzysz, żeby wywołać sobie pożądanie, tak? Albo je podtrzymać, kiedy się wywołało samo. No więc nikt tego nie traktuje tak dosłownie. Natomiast parę wersetów dalej, bo to jest w kazaniu na górze, tak? Ewangelia Mateusza, rozdziały od 5 do 8. Jezus mówi, jeżeli ktoś ci uderzy w lewy policzek, nadstaw drugi. I wszyscy traktują to dosłownie nagle. Wydłubania oka nie, a nadstawienia policzka tak. A to wcale nie chodzi o dosłowne tłumaczenie. No tak. Możesz mi wierzyć czy nie wierzyć. Po co się będziemy spierać? Zobaczmy, co zrobił sam Jezus. Tak? W Ewangelii Jana w 18 rozdziale jasno, wyraźnie i prosto jest to pokazane. Co się stało, kiedy Jezus został uderzony w policzek? Tak? Jan 18, 22-23, możesz sobie sprawdzić. Jezus nie nastawił drugiego i powiedział, jeszcze tutaj, i może w nerkę lewą. Więc powiedział, jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Jezus stanął w obronie swojej godności. To jest w ogóle rzecz, której mógłbym godzinami mówić. Człowiek musi nauczyć się stawać w obronie swojej godności. Tak? Jest różnica między tym, że przebaczasz,
A różnica, wiecie, może na dwa sposoby wpaść, tak? Albo jestem agresywny, nikomu nie przebaczam i po prostu za wszelką cenę, bez skrupułów, wymierzę to, co uważam za swoją sprawiedliwość, tak? Bo nie zawsze też obiektywnie patrzymy na sytuację. A z drugiej strony możemy tak, po prostu ktoś uderzył mnie w lewy policzek, to ja nastawiam prawy, a potem jeszcze tyłek, żeby mnie kopnął. Nie, musimy nauczyć się stawać w obronie swojej godności. Myślę, że kiedyś po prostu nagram audycję o miłości własnej, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych prawd, a często bardzo niezrozumiana prawda w Kościele o miłości do siebie samego. No, ale mamy teraz przebaczenie, tak? Przebaczenie to najpiękniejszy prezent, jaki robisz sobie samemu, kiedy zostałeś skrzywdzony. Przebaczenie to najpiękniejszy prezent, który robisz samemu sobie, kiedy zostajesz skrzywdzony. Przebaczasz tak naprawdę dla dobra swojego, dlatego, żeby uwolnić siebie. Przebaczenie jest często związane z tym, że musisz przeprosić jakichś ludzi. Myślę, że widziałeś taki film Misja, chociaż tak, wiesz, teraz się zastanawiam, ponieważ nie wszyscy są z mojego pokolenia i pewnie widziałeś wiele filmów z takim tytułem, ale niekoniecznie ten, o którym mówię. No dobrze. Jest taki film. Treścią filmu jest praca młodego jezuity, brata Gabriela, który działa wśród brazylijskich Indian Guarani. W czasie jego pracy nawraca się łowca Indian kapitan Mendoza i pragnie odpokutować swoje postępowanie względem Indian. Udaje się razem z bratem Gabrielem do wioski Indian. Zawiera w tę podróż wór pełen sprzętu, który służy mu do porywania i zabijania. Kiedy docierają do celu, kapitan Mendoza klęka przed wodzem wioski. Ten, widząc swojego wroga, chwyta za miecz i z całej siły uderza. Tak? Miał prawo go zabić. Za chwilę jednak widzimy tę samą scenę, ale z perspektywy innej kamery, która pokazuje, że uderzył on nie w kapitana, lecz odciął wór z jego pleców, co było symbolem przebaczenia. Od tej chwili ich dawny wróg staje się ich najbliższym przyjacielem, zamieszkując w ich wiosce. Jest to fantastyczny obraz tego, czym naprawdę jest przebaczenie. Uwolnieniem do nowego rodzaju życia wolnego od bolesnej przeszłości. Więc kiedy przepraszasz innych za to zło, co robiłeś, kiedy starasz się wynagrodzić to zło, kiedy ty przebaczasz ludziom w swoim sercu, którzy ciebie skrzywdzili, jak przebaczasz? Tak? Jak praktycznie to robić? Nieraz na sesji mówię, powiedz głośno słowo przebaczam. No, spróbuj ty powiedzieć głośno słowo przebaczam. I jak dotąd wszystkim udało się to powtórzyć, ja mówię, no właśnie to jest przebaczenie. Pierwsze przebaczenie to jest decyzja woli, czyli mówisz, ja przebaczam tej konkretnej osobie. Przebaczam, że mnie skrzywdziła. Nie mówimy teraz o emocjach, bo to o tym będzie w końcowej części audycji, czyli już niedługo, ale mówimy o tym. Przebaczenie to jest decyzja woli. Ja decyduję przebaczyć. I często rozumiemy, że powinniśmy przebaczyć innym ludziom. A często mało rozumiemy, że powinniśmy przebaczyć samemu sobie. Są ludzie, którzy ciągle obwiniają się o coś i przepraszali innych, inni im przebaczyli, odpokutowali, naprawili to jak mogli, jednak ciągle wracają do tego, że do siebie samych, tak? I więc powinniśmy przebaczać innym ludziom, powinniśmy przebaczać sobie. I uwaga, uwaga. W latach 2002-2004 pracowałem przez 2 lata w Anglii, prowadziłem tam takie misje dla Polaków, robiliśmy też takie sesje o przebaczeniu. I były też tam listy do napisania, tak? Nieraz zachęcam ludzi, napisz list do osoby, która cię skrzywdziła, i mówię o 2 rodzajach listów. Jednym, który wylewasz tylko swoje emocje, i to nie jest list do wysłania, a druga rzecz, list, w którym piszesz, żeby uporządkować relacje, tak? Zwykle taki list zawiera 4 części. Pierwsze, dziękuję za to, co było dobrego. Drugie, przepraszasz za to, co było złego z twojej strony. Trzecie, przebaczasz to, w czym poczułeś się skrzywdzony. I czwarte, piszesz, czego oczekujesz, czy niczego nie oczekujesz od tej osoby, do której piszesz. Tak, prosty schemat. I te listy, była taka wieczorna sesja, ludzie wrzucali, mieli 24 godziny na podjęcie decyzji, czy to wysłać, czy nie. My mieliśmy to wysłać, tak oni nam zostawiali, jeżeli zostawili nam z adresem, to wysyłaliśmy, ale każdy mógł w ciągu 24 godzin jeszcze to zmienić decyzję. Niektóre listy nie były jednak do wysłania, więc te paliliśmy. I to była ciekawa rzecz, kiedy przebierałem te listy, oczywiście w zamkniętych kopertach, patrzę, jeden był z napisem Polska. Tylko jeden wyraz, Polska. I później jeden człowiek po skończonej sesji przyszedł do mnie i powiedział, wiesz, ja napisałem list nie do żadnej konkretnej osoby, do ojczyzny. Mówi, ja skończyłem studia prawnicze, nie udało mi się dostać na aplikację. I teraz tutaj jestem, mam firmę budowlaną, niedługo kupuję swój dom,
pewnie tutaj już zostałem do końca życia i żałuję, że Polska, moja ojczyzna, nie dała mi takich możliwości. Wtedy tego nie rozumiałem, teraz rozumiem coraz lepiej. Więc inna sprawa, tak, nie będę tego wątku tu poruszał, ale to jest kwestia przebaczenia Bogu. Właśnie, czy Bóg jest winien, czy nie? I dlaczego przebaczać Bogu? No takie ciekawe rzeczy, o które warto się pozastanawiać. Jak ktoś ma ochotę, może do mnie napisać, to napiszę ci coś więcej. Natomiast ostatnia rzecz to są emocje, tak? Emocje są bardzo ważną kwestią. Jeżeli przebaczenie jest takie proste, ja mówię, dobra, przebaczam, a nic się nie zmienia w moich emocjach, to jednak proces uzdrowienia nie jest pełen. I zanim opowiem o pełnym procesie, to kilku rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli będziesz w następny weekend na Asbiro, to będziesz miał okazję poznać mojego brata, a w niedzielę, jak będziesz po południu, to będziesz miał okazję poznać też mnie, bo będę miał wykład na Asbiro, więc zapraszam cię bardzo serdecznie. Druga rzecz, jeżeli coś z tego, co mówię, jakoś cię dotyka i chciałbyś przeżyć jakąś sesję o przebaczenie, tak, dla siebie czy dla kogoś bliskiego, napisz do mnie, zadzwoń, jakoś się dogadamy i będzie to też możliwe. Trzecia rzecz, dalej szukam programisty i grafika, tak, kilka ofert spłynęło, natomiast ciągle jeszcze szukamy, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, więc jeżeli jesteś bardziej zainteresowany, napisz do mnie albo spójrz na moją stronę www.koach.pl. Czy jeżeli chcesz tam na stronie też zdecydować się na jakiś coaching, program mentorski, nauczyć coachingu siebie samego, to też napisz. Ok, kończąc. Widzisz, przebaczenie to jest jedna rzecz, a uzdrowienie emocji to jest inna rzecz. Uzdrowienie emocji często się nazywa raną emocjonalną. Lubię to pojęcie, ponieważ rana ma to do siebie, że są takie zewnętrzne rany, tak, że wystarczy, że tam zahaczysz się gdzieś po jakąś drzazgę, jest niewielka rana. No i tym nikt normalny się nie przyjmuje. Jednak jeżeli to, takie drobne rzeczy, którymi nikt się normalnie nie powinien zajmować, a ty się tymi zajmujesz, i jest ci bardzo ciężko i trudno i w ogóle i zachowujesz się tak jak jeden facet, który poszedł z kolegami na, nie znał się, no ale to był finał krajowych rozgrywek w koszykówce w Stanach, więc on poszedł na ten finał, bo koledzy szli, zapchana do ostatniego miejsca kilkudziesięciotysięczna sala sportowa, pełna emocji. W pewnym momencie trener jednej z drużyn poprosił o czas, zawodnicy stanęli w kole i pochylili się, aby usłyszeć wskazówki. W tym momencie ten nasz bohater wybiega z płaczem z sali. Na drugi dzień w pracy kolega, który był z nim na meczu, pyta, co się stało? A on na to, jak to? Nie udawaj, że nie widziałeś, jak ci gracze przerwali mecz i stanęli w kółku, aby plotkować na mój temat. Śmieszne albo tragiczne. Zależy, czy o tym słyszysz, czy tego doświadczasz. Więc jeżeli jesteś takim nadwrażliwą osobą, to weź wyluzuj. Olej siebie grubym moczem, to pomaga. Albo idź na jakąś dobrą terapię. Druga rzecz. Są zranienia poważniejsze, które... Jeden mit. Czas nie leczy ran. Czas spycha je głębiej i jesteśmy coraz mniej świadomi tego, co się dzieje. Także fakty minęły, uczucia pozostały, kierują postępowaniem, a my nie rozumiemy, co się dzieje. Tak? Fakty minęły, uczucia zostały, kierują postępowaniem. Więc tutaj możesz samemu dotrzeć do przyczyny, przebaczyć, napisać jakiś list, pomodlić się, żeby Bóg zabrał te emocje, które nie są właściwe w tobie, że dalej będziesz pamiętał sytuację, ale inne emocje będą temu towarzyszyły. I trzecia rzecz, to są takie bardzo, bardzo głębokie zranienia i to są te, od których zacząłem, tak? Więc to są już takie poważne sprawy i tutaj już poważnego specjalisty by trzeba było, gdybyś chciał cokolwiek zmienić. Hej, normalnie tego nie robię, ale w tym momencie to zrobię, bo myślę, że to się może niektórym przydać. Jeżeli chcesz, możesz już skończyć tą audycję, a jeżeli chcesz dalej, to ja poprowadzę cię przez taką krótką modlitwę, w czasie której będziesz mógł oddać swoje problemy związane z brakiem przebaczenia Bogu i myślę, że to ci pomoże. Jeżeli ktoś już kończy, tak, bo to nie jego klimaty, to dzięki za wysłuchanie audycji, a tym, którzy chcą zostać ze mną, to proszę podążaj za mną w modlitwie, możesz ją słuchać i w pewnym momencie działać dalej sam. Powiedz teraz w modlitwie Bogu coś takiego. Powiedz, Boże, przebaczam ludziom, którzy mnie skrzywdzili. I teraz w chwili ciszy po prostu przebacz tym ludziom. Nazwij ich po imieniu. Powiedz komu i co przebaczasz. Nie wymieniaj, nie opowiadaj całej historii. Po prostu opowiedz ludzi,
i krzywdy, które ci wyrządzili. Możesz na chwilę to zatrzymać, tak, tą audycję. Jeżeli już to zrobiłeś, to powiedz dalej. Boże, błogosław tych ludzi i zabierz z mojego serca żal do nich. Boże, chcę też przebaczyć samemu sobie wszystkie złe rzeczy, które uczyniłem. I powiedz teraz sobie, przed Bogiem, co sobie wybaczysz. Tak? Jasno, konkretnie, krótko. Boże, wypełnij moje serce Twoją miłością i spraw, żebym pokochał siebie, tak jak Ty kochasz mnie. Prosta, krótka modlitwa. Myślę, że wielu z nas pomogła. Jeżeli coś w Tobie się stało, kontynuuj to dalej sam. Pozwól, żeby Twój problem został rozwiązany. Dzięki za wysłuchanie audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Jaha! Słuchacie kontestacji.